nowe przygody! Kot Pupik i szalona jazda. To ja, Łapson. Tego dnia kot Pupik miał wyjątkowo zły humor. Od rana wszystko szło zupełnie nie tak, jak powinno. Czyli nie tak, jak chciał tego Pupik. Najpierw na śniadanie w przedszkolu była kasza manna, której Pupik wprost nie znosił. Potem Pupik wypił 3 kubeczki kakao, bo w brzuszku mu burczało i był bardzo głodny. Ponieważ wypił kakao bardzo szybko, to trochę rozbolał go brzuszek. Więc musiał posiedzieć na krzesełku zaraz po śniadaniu i poczekać, aż mu przejdzie, a wtedy wszystkie dzieci zaczęły się bawić i zajęły jego ulubione zabawki. I mimo, że Pupik wołał ze swojego krzesełka, że zamawia tory samochodowe i że nie wolno ich ruszać, bo już są zaklepane dla niego, Pupika, to niestety nikt go nie słuchał. I kiedy ból brzuszka minął, nie było się już czym bawić. To znaczy, nie było tych zabawek, które Pupik uważał za najfajniejsze. Siedział więc teraz z boku i patrzył na bawiące się dzieci. I był bardzo, bardzo rozzłoszczony. Co się stało, Pupiku? Pupik podniósł głowę i zobaczył stojącą nad nim Pupilkę. Jego siostra zawsze zjawiała się wtedy, kiedy Pupik miał jakiś kłopot. Nic. No to chodź się bawić. Nie mogę. Ale dlaczego? Bo nie. Źle się czujesz? Może powiemy o tym pani. Tak właśnie było z Pupilką. Zawsze od razu chciała wszystko mówić pani, albo mamie, albo tacie i trudno było ją powstrzymać. A Pupik dużo bardziej wolał załatwiać swoje sprawy sam, bez niepotrzebnego udziału dorosłych i ich mądrych rad. Nic nie będę mówił pani. Pupiku, czy to jest jakaś tajemnica? To nie żadna tajemnica. Po prostu nie mogę się pobawić w wyścigi samochodowe. Dlaczego nie możesz? Nie widzisz? Wszystkie moje ulubione zabawki są zajęte. Kotka Pupilka rozejrzała się po przedszkolnej sali. Faktycznie, wielki zestaw torów wyścigowych właśnie układał pies Łapson. A królik Higienek zajął się piętrowym garażem z podjazdem. Nawet trasy wymalowane na przedszkolnym dywanie były zajęte, bo dziewczynki właśnie budowały na nim park dla koników. Widzisz, wszyscy zabrali mi zabawki i nie mam się czym bawić. Wszyscy się dobrze bawią, tylko nie ja. Pupilka jeszcze raz spojrzała na przedszkolną salę. Ze wszystkich stron dobiegały wesołe śmiechy i chichoty, okrzyki i rozmowy. Wyglądało na to, że rzeczywiście wszyscy mają dziś dobry dzień. Wszyscy oprócz Pupika. A może pobaw się z kimś wspólnie? Nie! I Pupik wstał ze złością ze swojego miejsca. Nagle pośród zabawek na dywanie dostrzegł leżący niedaleko psa Łapsona niebieski samochodzik. Niebieski samochodzik? To było najlepsze, najwspanialsze autko w całym przedszkolu. I kiedy tylko było wolne, zaraz znajdował się ktoś, kto postanawiał się nim pobawić. Dlatego Pupik był taki zdziwiony. Szybko złapał autko i schował je za plecami. No, chociaż tyle. Będę miał niebieskie autko i będę się nim bawił sam. Sam, rozumiecie? Sam i już! Nikt nie zwrócił uwagi na niemiły ton Pupika, który energicznym krokiem powędrował następnie w kierunku toalety. Tylko Pupilka zauważyła, że Pupik poszedł w tamtą stronę. Pomyślała jednak, że pewnie potrzebował się załatwić. Ale Pupik wcale nie potrzebował się załatwić. Potrzebował pobyć sam i trochę się pozłościć. Zapalił sobie światło w toalecie i usiadł na podłodze. Położył przed sobą niebieskie autko i przypatrzył mu się. Było śliczne, błyszczące i miało taki wspaniały, wyścigowy kształt w sam raz, żeby się ścigać. Ech,
jaka szkoda, że wszystkie tory wyścigowe są zajęte. Co ja tu będę robił sam w tej toalecie? W tym momencie drzwi otworzyły się zamaszyście i do łazienki wkroczyła świnka za Katarzynka. Hej, Pupik! Co robisz sam w tej toalecie? Nudzę się. Aha. A ty? Dmucham gile, bo mi się nazbierało. Aha. A po co? A po co się nudzisz? Bo tak. Aha, bo tak lubisz? Wcale nie lubię. Tylko wszystkie trasy wyścigowe są zajęte i nie mogę się bawić w wyścigi samochodowe. Aha, a czemu nie możesz się ścigać bez trasy? Ale że jak? No, normalnie. Można się ścigać nawet bez samochodu. Patrz tylko. I świnka zaczęła udawać, że jej zmięta trzymana w ręku chusteczka do nosa to pędzący samochód. Widzisz? Można. A skoro można jeździć samochodem bez samochodu, to można się ścigać bez trasy. Patrz! Za Katarzynka zaczęła swoją chusteczką jeździć po podłodze dookoła Pupika. Ojej, za Katarzynko, rozsmarujesz wszędzie swoje goluty. Przepraszam, zapomniałam. Za Katarzynka zmięła chusteczkę i wyrzuciła ją do kosza, a potem szybko umyła łapki i usiadła obok Pupika. Chodziło mi o to, że trasa może być wszędzie. Wszędzie, gdzie zechcesz. No wiesz, takie wyścigi samochodowe, ale w terenie z przeszkodami. Na przykład można jeździć po lesie, po błocie albo w krzakach. Albo po górach. Najlepsze są niebezpieczne miejsca. No i trzeba oczywiście jeździć szybko. Jak najszybciej. Widziałam takie wyścigi w telewizji. Pupik powoli zaczynał rozumieć. Czyli, że na przykład mógłbym jeździć moim autkiem po lodowej pustyni? I popchnął niebieskie autko po podłodze łazienki wyłożonej białymi kafelkami. Autko wpadło w poślizg jak na prawdziwym lodzie. No pewnie, na przykład. Albo po strasznych dołach? I autko Pupika pojechało pod dnie umywalki. No właśnie! Super! Albo... Pupikowi aż zaświeciły się oczy, kiedy o tym pomyślał. To był dopiero pomysł. Albo gdzie? Albo... Po brzegu wulkanu! Po brzegu wulkanu? Patrz za Katarzynko! Pupik wparował pędem do ubikacji, a następnie zrobił szybkie i zgrabne okrążenie autkiem po desce klozetowej. Wow! Pupiku, ale super pomysł! Uwaga, uwaga! Oto jedzie najlepszy rajdowiec świata! Dzielny Pupik! Dziś swoim niebieskim autkiem terenowym pokona specjalną, niebezpieczną trasę! Najbardziej niebezpieczną z niebezpiecznych! Trasę brzegiem wygasłego wulkanu! Juhu! Pupiku, mam jeszcze lepszy pomysł. Jaki? 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 To nie będzie wygasły wulkan. To będzie wulkan podczas erupcji. Że co? Erupcja to było bardzo trudne słowo i za Katarzynka znała je z książeczki o wulkanach, którą czytała niedawno. Ale Pupik nie znał tej książeczki. No, że podczas erupcji. Erupcja jest wtedy, kiedy wulkan wybucha. Ty steruj samochodzikiem, a ja będę sterować wulkanem i zrobię erupcję. Wulkan wybuchnie, kiedy ty będziesz jechał. I za Katarzynka, nie czekając na to, co odpowie Pupik, podbiegła do sedesu i nacisnęła spółeczkę. Pupikowi nie trzeba było dwa razy powtarzać. Niebieskie autko już mknęło po brzegu deski klozetowej, niebezpiecznie nachylając się nad kraterem wulkanu, w którym bulgotała gorąca lawa. Jeszcze raz! Za Katarzynka znów nacisnęła spłuczkę i Pupik zrobił kolejne, jeszcze szybsze okrążenie. Jeszcze! O
Ojej, co robicie? To pies Łapson stał w drzwiach łazienki i przyglądał się zabawie świnki za Katarzynki i kota Pupika. Jeździmy po kraterze wulkanu. Nie widzisz? Łapson zbliżył się do sedesu, a Pupik z dumą pokazał, jak niebieskie autko kolejny raz okrąża krater. To jest trasa super niebezpieczna z przeszkodami. Dużo ciekawsza niż twoje głupie tory. Mój samochodzik, mój niebieski samochodzik pokonuje wulkaniczne skały i erupcje. No właśnie, erupcje i wybuchy i pędzi i skacze, fruwa i... I pływa. I pływa. Pies Łapson, świnka za Katarzynka i kot Pupik pochylili się nad wygasłym chwilowo wulkanem, czyli sedesem oczywiście. Niestety niebieski samochodzik nie stał już na trasie wokół wulkanicznego otworu. Teraz był w samym środku krateru i pływał sobie spokojnie w wulkanicznej lawie. Pupiku, niebieski samochodzik wpadł ci do sedesu. Pies Łapson powiedział to spokojnie i rzeczowo, ale Pupik wcale nie był spokojny. I co z tego? No nic, tylko mówię, że samochodzik wpływa w sedesie. A po co to mówisz? Myślisz, że nie mam oczu? Sam widzę, że pływa. Niech sobie pływa, a co? Nic, ja tylko chciałem powiedzieć, że chyba trzeba go jakoś wyciągnąć. Słuchaj, najpierw zabrałeś mi tory, a teraz się jeszcze wymądrzasz? Ale nie zabrałem ci torów specjalnie. W tym momencie w drzwiach łazienki stanęła kotka Pupilka. Teraz w łazience było już naprawdę tłoczno. Kot Pupik, świnka za Katarzynka i pies Łapson spojrzeli na Pupilkę. Co się dzieje? Czemu tak krzyczycie? To jego wina! Ja tylko chciałem... Bo Pupikowi wpadł do sedesu niebieski samochodzik, a teraz pływa w sedesie do góry kołami. Ach, Pupiku! No co? To trzeba powiedzieć pani. O nie. Bez przesady. Nie będziemy nic mówić pani. Sami sobie poradzimy. No właśnie. Sami? Ale jak? No właśnie, jak? Jak to zrobić? Bo gdybyśmy mieli taką długą, gumową rękawiczkę. Gumową rękawiczkę? No ale nie mamy. Albo... Wiem, wędkę. No to jak wędkę, to i robaki. A po co robaki? No bo na rybach są potrzebne robaki. Jak z sedesu wyjąć autko, jak? Może by potrzebny jest plan prędki? Prędki. Może trzeba użyć wędki? Wędki. Zapytajmy się tatusia. To jest sedes, tam się siusia. Tam w sedesie są bakterie? Fuj. Ale po co te histerie? Chlupotanie i bulgoty. Oj, będziemy mieć kłopoty. A może tam mieszka jakiś sedesowy potwór? Oj, nie wiem. Trzeba uratować nasze autko. Ale jak? Sedesu wyjąć autko, jak? Może przydałby się jakiś dźwig i hak. Dźwig by stanął tam na trawie. Zaraz byłoby po sprawie. Bo bez wody wyjął autko jakoś tak. Ale że jak? No tak. Nie, no tak to się nie da. No normalnie, widziałam to na budowie pod naszym domem. Ale tu przecież by się dźwig nie zmieścił. No właśnie, w przedszkole jest za małe na dźwig. No tak. Może trzeba użyć szczotki? Szczotki? Albo może dzwoń do ciotki? Ale do której? Weźmy łyżkę tę od zupy. A to świetny pomysł. To jest sedes. Tam są kupy. I zarazki i balaski. O nie. Słychać jakieś dziwne trzaski? Co to? Chlupotanie i bulgoty. Oj, będziemy mieć kłopoty. Jak sedesu wyjąć autko, jak? Może by je sam wyłowił jednak tak. Nie, no
to się nie da. Autko, nasze ulubione niebieskie autko. To przepraszam, nie chciałem. Musi być jakiś sposób. Coś ty zrobił? Ach, Pupiku! Nie wytrzymam, muszę siku. Co? Muszę siku, ale nie wiem jak. Pupiku, musisz zrobić siku gdzie indziej. Jak to gdzie indziej? W Sedesie pływa teraz niebieskie autko. Przecież nie będziemy na niej sikać. Może powstrzymaj się jeszcze. Nie mogę. Nie mogę się długo powstrzymywać. Wypiłem aż 3 kubki kakao. Co? To może nasikaj do umywalki. Do umywalki? Całe towarzystwo podreptało z powrotem do łazienki i otoczyło umywalkę. Nie, nie chcę sikać do umywalki. Do umywalki się nie sika. Patrzcie, tam na parapecie stoi kwiatek. Może Pupik nasika do doniczki. Teraz wszyscy podeszli do okna i zaczęli się przyglądać doniczce z niewielkim kwiatkiem, która stała na parapecie. Chyba to by było niezdrowe dla kwiatka. Na pewno by usechł, gdybyśmy go podlali sikami Pupika. No to może... A może tam, tam moim zdaniem. Nie, to nie, nie, tam to się nie uda. Rozważania na temat tego, gdzie Pupik powinien w tej sytuacji nasikać, trwały w najlepsze, kiedy pies Łapson nagle usłyszał znajomy głos, dobiegający od strony umywalki. Łapsonie, Łapsonie! Czy dobrze słyszę, że macie kłopoty? Był to Mydłomen, przyjaciel Łapsona, który już nie raz ratował go z tarapatów. Mydłomen, chociaż był tylko małym mydełkiem, potrafił zwalczać wirusy i bakterie zupełnie tak, jakby był najsilniejszym superbohaterem. Ach, Mydłomenie, czy pomożesz mi w bardzo trudnej misji? Trudne misje to moja specjalność. Mów, co trzeba wyczyścić? Czy dałbyś radę wymyć samochodzik, który miał kąpiel w Sedesie i łapki, którego stamtąd wyciągnął? Oczywiście! Gdzie ten samochodzik i gdzie te łapki? Zaraz zabieram się do roboty. Dziękuję ci, Mydłomenie. Poczekaj tutaj chwilkę, a ja zaraz wracam. I Łapson pobiegł prosto do ubikacji. Pochylił się nad Sedesem i wyciągnął z niego niebieskie autko. A potem szybko wrócił do umywalki i odkręcił ciepłą wodę. A Mydłomen już czyścił i szorował niebieski samochodzik. I oczywiście łapki samego Łapsona. No przesuńcie się, no przesuń się. Teraz będzie ważna chwila. Pupik będzie sikał do umywalki. No przesuń się, Łapsonie. Czekaj. Do umywalki? Ale po co? No po to, żeby nie obsikać naszego ulubionego przedszkolnego autka, które pływa w kraterze wulkanu. Co to? Dzieci otoczyły Łapsona i wpatrywały się ze zdziwieniem w trzymane przez niego niebieskie autko. A co to robi nasze autko? Jak ono się tu znalazło? Ja wyłowiłem je. Ty? Ale jak? No zwyczajnie, po prostu. A co z zarazkami? I bakteriami. A od czego mamy Mydłomena? Dzięki niemu można pozbyć się bakterii i w ogóle wszystkich brudów. Patrzcie na nasz samochodzik. Jest czyściutki i błyszczący jak nowy. Wow! Dzieci spojrzały z zachwytem na Mydłomena. Dziękujemy ci, Mydłomenie! Jesteś naszym bohaterem! Dziękujemy ci, Mydłomenie! No, bardzo dziękujemy. Pomogłeś nam, dziękujemy. Nie ma sprawy, polecam się na przyszłość. Na pewno cię zawołamy, kiedy następnym razem coś nam wpadnie do Sedesu. O nie. Mam nadzieję, że nie będzie następnego razu. Jak to? Bawiąc się w toalecie, można narobić sobie prawdziwych problemów. W Sedesie i wokół Sedesu czai się wiele bakterii i zarazków. Dlatego załatwiamy tu swoje potrzeby, a następnie myjemy ręce i wychodzimy. Toaleta to nie miejsce do zabawy. Czyściochy zamilkły na chwilę, bo nie bardzo wiedziały, co powiedzieć. Ale Mydłomen uśmiechnął się szeroko. No jak tam, czyściochy, rozumiecie? Tak, już rozumiemy. Oczywiście, tak. Oczywiście. Już nie będziemy. No pewnie, oczywista sprawa. No ja myślę. Przepraszam, Łapson, że byłem dla ciebie niemiły. A nie ma sprawy.
To co? To może pobawimy się w wyścigi wszyscy razem? Tak, chodźmy! Tylko najpierw zrobię siku. Mydło, my! Pupik szybko zrobił siku i umył ręce, a potem wszystkie czyściochy pobiegły do sali przedszkolnej i cały dzień bawiły się w budowanie tras wyścigowych. Tras, które nie zawsze muszą być zrobione z gotowych torów. Chociaż lepiej, żeby nie biegły brzegiem wulkanu ani sedesu, oczywiście. Więcej naszych przygód oraz czyściochowe piosenki znajdziesz na kanale Czyściochowo na YouTube oraz Spotify.